Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj zagramy sobie w Cave World Minecraft. Tak, dobrze widzicie, mam innego skina, jak się ktoś kapnął. Zmieniłem go sobie wreszcie, bo takiego mam troszkę innego ocka, ale to raczej interesuje osoby tylko, które mnie rysują. Raczej resztę niekoniecznie mnie. Raczej resztę niekoniecznie zainteresuje. Wyszedł snapshot w ogóle dziewiątki. Snapshot. Znaczy pre-release, Jezu, nie snapshot. Pre-release 9 teraz wyszedł, widzę. Musiałam pobrać. A jutro, z tego co wiem, wychodzi 1.13 całkowicie, więc też fajnie. Ogólnie tu umieramy z głodu. Halo! Halo! Ja nie chcę umierać z głodu! Umieram z głodu, to mi się nie bardzo nie podoba. Ogólnie miałem w planach dzisiaj tam zamieszkać, w sensie zabudować tam jakiś minimalny domek, ale tak jakby nie mam zbytnio surowców nawet do tego. A nie chcę zrobić byle jakiego domku, tylko żeby mieć. Więc ten plan na dzisiaj odpada niestety. A że nie mam zbytnio jedzenia, nie mogę biegać, szybko pływać czy cokolwiek takiego, pomyślałem sobie o takiej sprawie. Dlaczego ja nie płynę? Dlaczego kontrol nie działa? Co jest? No, co jest? Ej, dlaczego ja nie mogę płynąć? W sensie tak szybko płynąć? Czy się zanurzę, czy nie? Nie mogę szybko płynąć. Aha, Mojang? Halo? Japa? Japa to kurde tempa pało. Skradanie, sprint, atakuj niż, wybierz blok, użyj przedmiot, sloty. Mi przedmiot, zapisz pasek, załaduj pasek. Zagracz, otwórz czat. No co jest, kuźwa? What the fuck? Dlaczego kurde nie działa? Tak bardzo podstawowa rzecz, czyli pływanie. W tej wersji Minecrafta. Dlaczego nie działa tutaj tak podstawowa mechanika? Chyba, że to dlatego, że jestem nienajedzony. Ej, to brzmi jak plan. Kurde, chciałbym znaleźć sobie jakiegoś szkieleta. Chciałbym znaleźć jakiegoś szkieleta, zabić go. Jakimś cudem może. O, sprint to może być ciężko. I pozyskać z niego kości, żeby sobie wyrosnąć jakieś sadzonki, bo mnie ciul trafi z głodu zaraz. No bo mogę też takiego zombiaczka w sumie wpieprzyć, czemu nie? A mnie. Jeń, jeń. Dziękuję. Dobre i to. Troszkę pobiegam. I sprawdzę, czy faktycznie to była kwestia tego, że byłem głodny. Ej, faktycznie to była kwestia tego, że byłem głodny. O lol. Nie wiedziałem, że to tak działa. No cóż. Jak widać, jeszcze dużo nie wiem. Wiem, że widoczność macie tutaj pewnie tak dupną, jak nie wiem, ale... O fuck, nie strasz. Typie, nie strasz. Fuck sake. No nie strasz! No fuck! Ej, no zaraz tu zginę w tym tempie. Halo, skąd te dupki się tam wzięły? What the fuck? Ich tu nie było. To jest najbardziej wredną tempu pałą. Kurde. Panowie, panowie, rozejdźcie się. Ale nie wiem skąd te dupki się tu wzięły, szczerze mówiąc. No cóż. Jak na razie zamiast znaleźć szkieleta, to powoli umieram. Więc w sumie to fajnie. W sumie to genialnie. No ale no cóż. Co zrobisz, nic nie zrobisz. O Boże. Ej, serio, ja zamiast kurde upolować jakiegoś szkieleta, to ja powoli tu umieram. No rośnijcie, ja chcę chlebek. Fuck sake. Możesz spać tylko w nocy i podczas burzy? Ło, nie wiedziałam, że podczas burzy można spać.
No mówię, no uczymy się Minecrafta całe życie. Oh, fuck. Coś tak średnio widzę dzisiaj ten odcinek, w sensie, że zginiemy pewnie. Patrząc na aktualną... No kurde, wypłyń! Ja pierd... No nie wierzę, no! Ja mu każę płynąć do góry, a on kurde idealnie pod tym. Jak na złość, idealnie pod taflą wody się trzymał i kurde się tak czy siak uderzył dwa razy, jaki debil. Ja pieprzę. O Boże, mam już teraz 2,5 serduszka. Nie no, zarąbiliście. Jeszcze niech wpadnę do lawy zaraz. To będę się w ogóle cieszyć. Pająki z góry są przerażające. I przy okazji zabójcza. Nie ma tu nikogo, nie ma. Okej. W sumie to tak chodzę lekko bezczynnie. O fuck. No co?! What the actual fuck? Stałem tu, a ten mi uderzył. Ej, no ludzie, ludzie, szanujmy się, halo. Halo. Szanujmy się. Ja mam low HP. Szanujmy się. Szukałem szkieleta, teraz ze szkieletem nie chcę mieć nic wspólnego, bo mam nie na hita. Fuck us, bitches. Ja sobie spierdylam. Jak najprędzej, bo jeszcze mnie pająk zaraz weźmie z góry. Wale to. Fuck this shit, I'm out. Już mnie tu nie ma. Nara. Mam to w dupie. Tak bardzo głęboko w dupie to aktualnie mam. Okej. Tutaj czuć się mogę minimalnie bezpiecznie, chociaż stojąc na spawnerze pająków to nie jest zbyt dobry pomysł. Pomimo tego, że jest tak dobrze oświetlony, bo może się coś zjebać. I tak czy siak może coś się tepnąć. Znając moje szczęście. Tak się rozejrzymy tutaj po terenie trochę. Nie, nie widzicie tu nieba, to jest tylko glitch terenu. Tu nie ma dostępu do nieba, bo tak jakby bedrock jest nad nami. No to jest tak jakby nether, tylko przerobiony trochę. Taki ten, przerobiony w nasze bloki. Że tak powiem. No kurde, płyń! Weź tu zrozum człowieka. Fuck! Jakby tu był topielec, już by było po mnie. Jej! Jej! Jest! Mogę się najeść! Ach! Ale jestem szczęśliwy. No oczywiście się nie dojem! Ach! Kuźwa! Chciałem się chociaż tym najeść. Tak mi wrócą tylko ze dwa serduszka. Fuck. Nie deptaj tak. Melon! Dlaczego? Fuck, jak ja tu umieram z głodu. Ta roślinność tu rośnie jakby chciała, a nie mogła. A koksa nie zjem. Koks mi się przyda do czegokolwiek innego, naprawdę. Nie śpieszy mi się jeść koksa. Dobra, mamy w sumie dużo żelaza, tylko że na razie aktualnie mi to żelazo jest zbędne, bo aktualnie jestem cały żelazny i jakoś ta zbrojka nie jest zbytnio popsuta. Zbytnio zniszczona. O, fuck. Dlaczego? Partikle żwiru spadają.
Jaka magia? Tak się patrzę i nie dowierzam. Jak bardzo w dupie jestem. No cóż. Musimy upolować zombiaka. Żeby się najeść do syta. Bo aktualnie to średnio... O, fuck. Fajnie. Aktualnie to średnio wygląda. Idziemy na tego pająka? Idziemy. No cóż. Gin, 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 gin. Okej, udało się. Ale bez większych problemów w sumie. Fajnie. Wiem, gówno widzicie. O, fuck! No chyba sobie żartujecie. Czy wy widzicie te dwie gnidy tam? Czy wy jesteście świadomi, jak aktualnie jesteśmy bardzo w dupie? Bo tam jest nasz dom. O, fuck. Jak my teraz do domu nie wrócimy? O, jednak gnida zniknęła. No kurde. Płyń, płyń, tururu, turururu, turururu. Widzę cię, gnoju. I see you. Fucking bitch. Nie mogę cię trafić. Fuck, jak mnie nastraszył. Zależy mi na nim troszkę. Naprawdę mi na nim troszkę zależy. No tak. Nawet kości nie dostanę. Nie mam pytań, nie mam słów. Także tego, ludziska, tak jakby zdychamy z głodu aktualnie. I nie za bardzo wiem, co mam robić na odcinku, bo... Moim planem na życie byłoby wreszcie wybudowanie tam domku. Tylko z czego? Kurde, z czego? Skoro ja nie mam drewna. Sadzonka mi nie rośnie. Fuck. Jestem tak bardzo w dupie tutaj ogólnie. Że wow. Naprawdę wow. Formalnie mógłbym tą bazę przenieść tam, ale mi jest szkoda sadzonek, które tutaj są wyrośnięte prawie na maksa. A naprawdę głodujemy, więc to by się nam przydało. O Boże święty. Dlaczego ten melon nie rośnie? Za mało ci światła, meloniku? Kurde. Ten nietoperz się zaraz w ogóle utopi. Topielców tu w ogóle nie widuję. To jest nie lada zdziwieniem w sumie. Nie ma tu za bardzo topielców, ale no cóż. Lepiej dla mnie. Naprawdę lepiej dla mnie. Znaczy to nie jest topielec, to jest utopiciel. Z tego co pamiętam, jak to jest tłumaczone na polski. To jest utopiciel, to nie jest topiciel. To jest... To nie jest topielec. To jest utopiciel. Bo on się utopił. Dlatego jest utopiciel. Nie wiem, kto wymyślał te nazwy,
Ale kiedy nazywają creepera czyhaczem, to... to się załamuje. Jak można przetłumaczyć nazwę własną? Jak można przetłumaczyć nazwę własną? Kurde. A Endermana to co, kurde, nazwali? A, kresostwór go chyba nazwali. Ja pieprzę. Nieważne. Bo Ender Dragon, no to smok kresu. To jeszcze, kurde, rozumiem. Ale kresostwór. Czyhacz. Utopiciel. Wow. Oryginalne nazwy. Wiecie co? Ja zrobię w tym miejscu cięcie. Ja się chwilę zajmę tutaj ogólnym jakimkolwiek zapolowaniem na cokolwiek, pomimo tego, że mam bardzo mało życia. I postaram się nam wyhodować minimalnie coś do żarcia. Więc cięcie, okej? Okay? Jesteśmy po krótkiej przerwie. Znaczy dla was krótkiej, dla mnie troszkę męczącej i... A, nawet nie wyobrażacie sobie, jak ciężko było mi zrobić te dwa szkielety. Ale udało mi się, ze względu na to, że tak jakby teraz szkielety i w ogóle moby umarłe, że tak powiem, zapadają się pod wodę, więc porobiłem po prostu te dwa szkielety tak samo jak ten, tego tutaj wcześniej. I dlatego straciłem tylko dwa serduszka, a nie zginąłem, więc... Nie mam pytań, ale dzięki temu dostałem przynajmniej od nich trzy kostki. Dzięki czemu wyrosłem sobie... te rzeczy. Znaczy dwie kostki, co ja gadam. To jedno to już mi wyrosło w międzyczasie ogólnie. Oj, widzę, że jeszcze melon. Melona to też nie widziałem. No cóż. Ogólnie z głodu na razie nie umrzemy. Na razie. Też jest krucho, tak czy siak. Chciałbym się zregenerować, chciałbym zrobić sobie dwa chlebki. Fuck. Fuck. A ziemniaczki na razie zasadzić. Na razie nie będę ich nigdzie ten... O Boże, wystraszyłem się. Na razie nie będę ich nigdzie zjadał czy coś, bo tak jakby to mi się może przydać na przyszłość. Fuck, nie dojadłem się tym. No cóż, życie. Więc ogólnie na razie nie umieramy nawet z głodu, ale nawet sadzonka w tym czasie nie wyrosła, zrozumiecie to? To jest tak cholernie ciężkie do przetrwania tutaj cokolwiek, że wow. Ja się dziwię, że jeszcze tutaj nie zginąłem ani razu. Naprawdę się dziwię. Albo jestem taki dobry w tego Minecrafta, albo mam tak bardzo dużo farta. I raczej stawiam na to drugie. Naprawdę raczej stawiam na to drugie, bo ja nie jestem dobry. Ja nie umiem budować i tak dalej. To śmiernice, nie wiem, na jakiego groma mógłbym zabijać w sumie. Exp i barwnik, dobra, nieważne. Ale w sumie tak się zastanawiam, czy moglibyśmy coś zrobić z takiej ilości żelaza. I w sumie tak się zastanowiłem, że moglibyśmy sobie zrobić ten golemy. Tylko że nie mam tyń. Co jest takim dość dużym, sporym problemem, bo mogę w tym świecie nie znaleźć dyńki. Chyba, żebym znalazł nasionka w jakiejś takiej kopalni, albo ewentualnie... Ło, jak się... Duże drzewo, idealnie! O nie, tam jakiś ten... zginął. Patrzcie, jak majestatycznie patrzy ten creeper. Szkoda, że nie mam opcji fajnej, ale raczej widzicie. Nad moim kursorem jest. Tam. Jak majestatycznie się rozgląda. Ale mamy duże drzewo! Dużo drewna! Nareszcie! Nareszcie los się do nas troszkę uśmiechnął. Jej! Jej! Fuck! A to zaraz upłynie sobie. Jej! Drzewo trochę! Jej, nareszcie! Wow, warto było poczekać, skoro takie duże drzewo nam wyrosło. Wow! Ale świetnie, ale super! Się cieszę nareszcie. O fuck, nareszcie drzewo. I to duże drzewo, dzięki czemu mamy o wiele więcej drewna przynajmniej z tego. Co też jest super ogólnie. Jest tu gdzieś jeszcze drewno? Wydaje mi się, że te liście nie znikają.
Nie wiem, szczerze mówiąc. Wydaje się, że nie. Jabłuszko. Uhu! Nareszcie. Tak długo czekałem na to drzewo. Nareszcie się udało. Jesteśmy na jedzeniu aktualnie. Co też jest dobrym znakiem. Dobra, sadzonki tutaj spadają i tak dalej. Czekam bardziej na jabłka w sumie. Jabłka nam się bardziej przydadzą. Wsadzonych już dużo mamy, więc... No to się martwić nie muszę. No kurde. Nareszcie drzewko! Tak długo na nie czekałem. No cóż. Dobra, czyli mamy więcej drewna. Wow, mam 40 już drewna. Czyli możemy faktycznie powoli zbierać się do budowania domku. Tak powolusieńku. Tak, tyci powolutku. Jakbym miał 4 te sadzonki, jakby mi się udało je wyrosnąć w te takie ogromne drzewo, to wtedy to byśmy mieli drzewa, że wow. To brzmi jak plan. Czekajcie, ja to zrobię. W sensie zasadzę sobie tą sadzonkę. Poczekam, aż wyrośnie po prostu takie malutkie drzewko z niej. Okej, okay. Postawię tutaj pochodnie, żeby było jaśniej temu drzewkowi. Poczekamy sobie. Jak ono wyrośnie... Ja nie wiem, czy ja tego nie zrobię między odcinkami, że poczekam, aż to wyrośnie, ale to jeszcze zobaczę. O, szkielet. Ale to jeszcze zobaczę. Formalnie, aktualnie jakoś się bardzo mi nie śpieszy do tego. Pomimo tego, że to by było... O, ty chamie. Prostaku. Nie możesz mi się zamienić tu w topielca. Nie pozwalam. Gdyby on mi się zamienił w topielca, to by się tak bardzo źle dla mnie skończyło, że wow. No cóż. Możemy dojeść się na razie mięsem zombiaka, żeby się wyleczyć do 100%. Bo by się też przydało. Nareszcie to zrobić. No dobra. Kurde, te ziemniaczki by nam dały najwięcej jedzenia, no ale... No niestety, no nie mogę... Nie zasadzić większej ilości, żeby później ich mieć więcej i tak dalej. Na razie muszę zainwestować w to, żeby te sadzonki, a raczej żeby te ziemniaki mogły się jakoś, że tak powiem, rozmnożyć. Do większej ilości. Dopiero później zastanawiać się nad tym, czy ten... No i co, nie doleczę się do 100%. No tak. Jasne, dzięki. Chlebek mnie szkoda zjeść, bo chlebek daje chyba 3 punkciki jedzenia, więc nie zmarnuję tak tego. Jak mam tutaj troszkę dyrta? Zwiększę sobie troszkę tą farmę. O, jabłuszko. Jabłuszko daje 2, więc jak zjem na pół, to jest, nareszcie się najadą. To nie będzie tak szkoda. Pole, łyse pole. Będzie stał mój bank, co? No i nadal tam moje statycznie stoi. Jest, będziemy mieli więcej sadzonek, większa szansa na to, że coś nam wyrośnie. Przecież i tak jest tutaj dupnie z tym wszystkim. Ale jest tu w miarę jasno, no kurde, jest bardzo jasno tutaj. Ech. Chociaż pewnie w świetle dziennym by lepiej wyrosły. No ale no cóż, nic im na to nie poradzę, nie wyjdę ponad bedrock.
Chociaż mógłbym. Formalnie mógłbym. Musiałbym zdobyć tylko perełkę Endermana i znaleźć punkt, gdzie jest najbliżej Bedrocka i zrobić tak, jak w Netherze jest ten glitch. Pole, pole łyse, pole będzie stał mój punk. O Boże, nie mam co ze sobą bardzo zrobić, więc chyba będziemy powoli kończyć. Tu czekam na dół na te sadzonki. Ale na razie naprawdę nie mam co ze sobą zrobić. Naprawdę nie mam zbytnio pomysłów, bo... No bo co mogę robić, skoro... A, tutaj nie mogę tego zaorać przecież. No fakt. Co ja mogę robić, skoro... Co wygląda w ten sposób, że ja tu głoduję, więc nawet nie mam co zjeść przy walce z jakimś mobem. Dlatego dopóki nie wyhoduję sobie jakiejś większej ilości jedzenia, to nie mam szans w ogóle przetrwania tutaj jakkolwiek. Niestety, jedzenie to podstawa. Dopóki nie załatwię sobie większej ilości jedzenia, jakichś zapasów większych, to mogę się pożegnać z jakimiś wyprawami albo zbudowaniem chociażby domku, bo zanim my tam dojdziemy, to też nas mnóstwo mobów zaatakuje. Ja to niby tam troszkę oświetliłem, no ale no ludzie. Szanujmy się. No cóż. Może coś porobię między odcinkami, może poczekam na sadzonki czy coś. Formalnie ostatnio z Minecraftem mam inne zadanie, a raczej inne zajęcie, którym jest serwer, który ogarniam powolutku, krok po kroczku. Wiem, że ten jeden serwer już był, ale ten ogarniam tak bardziej pod względem estetycznym, wiecie? Ten serwer będzie już taki bardziej ogarnięty, bo będą VIP-y, SVIP-y, może SVIP-y, bo nie wiem w sumie, czy będą SVIP-y, ale VIP-y będą, będzie administracja, będzie kupowanie działek, raczej ochrony działek. Będzie ładne lobby, jakieś informacje podstawowe, jakieś kity czy coś. To będzie nadal survival, ale będzie o tyle właśnie urozmaicony, że będzie troszkę bardziej ogarnięty. W przyszłości może otworzę własny serwer taki z minigierkami, ale to jest taka bardzo przyszłość, że wow. Więc no... Aktualnie bawimy się z tym, z Lisiastym, którego pozdrawiam. Na razie bawimy się tym pod względem budowania lobby, ogarniania tam podstawowych pluginów i tak dalej. Na razie tylko łącząc się przez Hamachi, no bo po co mam wykupywać, że tak powiem, serwer i płacić za niego, skoro i tak nie będzie na razie nikt grać. A mogę w tym czasie po prostu w pewnym sensie singlu ogarnąć to. Nie płacąc przynajmniej, więc no na razie nie wykupiłem jeszcze serwera. Mam to w planach, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Z czasem. Do końca wakacji pewnie serwer się otworzy, tak zgaduję. Tak myślę, taką mam nadzieję. Więc no... Powolutku do celu. A ja się z wami żegnam, bo w sumie odcinek już ma tak z 25 minut. Mam nadzieję, że minimalnie wam się podobał, pomimo tej nudy, która była związana tutaj z jakimkolwiek survivalem, przetrwaniem, żeby przeżyć cokolwiek tutaj. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!